środę 21 lutego 2024 roku w godzinach rannych w siedzibie częstochowskiego wydawnictwa Freedom pojawił się prokurator z IPN w towarzystwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji. Tak, w dniu dzisiejszym w godzinach porannych do siedziby wydawnictwa Freedom na dwa adresy, a także do mojego domu i do mojej działki wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierując się postanowieniem prokuratora, który stwierdził, że jestem podejrzany z tytułu artykułu 55 ustawy o IPN. Moim przestępstwem było to, że wydałem i sprzedawałem książki doktora Dariusza Ratajczaka, historyka z Uniwersytetu Opolskiego, który w kilkanaście lat temu te książki wydał i sprzedawał. Na tym polega właśnie wolność wypowiedzi, wolność słowa, wolność badań naukowych, jeśli chodzi o nowy, jaśnie panujący nam rząd, że przychodzi się i aresztuje się książki. To było dosyć ciekawy ten wybór i selekcja książek, którą dokonał prokurator, bo każdy mówi, nie oceniaj książki po okładce czy po tytule, tylko musisz ją przeczytać. Natomiast pan prokurator wybierał uznaniowo, biorąc książki, które, tak jak mówię, były w sprzedaży od 120-130 lat, bądź książki, które są z gatunku beletrystyki. Ja naprawdę byłem dosyć zaskoczony, bo myślałem, że osoba na takim stanowisku w jakiś sposób będzie chciała je sprawdzić. No, niestety sprawdzeniem zajmą się biegli sądowi i za to, moi drodzy Państwo, płacicie. W kraju wolności słowa, w kraju, w którym tak bardzo walczone były o prawo, o konstytucję, o wolne sądy. Teraz biegli będą zajmowali się tym, czy książka, która powstała 120 lat temu i podejrzewam, że sprzedało się jej kilkaset tysięcy egzemplarzy na przestrzeni tych lat, będzie uznana za taką, która łamie prawo w wolnej, nowej Polsce. To nie wszystko. Prokurator, widząc inną ofertę wydawnictwa, złożył zawiadomienie na policję i przyjechała tutaj policja nasza lokalna Częstochowa i wybiórczo, oceniając po okładkach, stwierdził, że trzeba zatrzymać kolejnych 7 czy 8 pozycji książek, twierdząc, że mogą one wypełniać znamiona przestępstwa, ale nie musząc. Tym samym utrudnia się mi jako częstochowskiemu przedsiębiorcy prowadzenie działalności gospodarczej, a być może cała akcja wymierzona jest w to, że jestem kandydatem na prezydenta z listy Alternatywy dla Częstochowy. Może dlatego, że jesteśmy jedyną alternatywą dla Częstochowy, dla panujących to układów, a taka sytuacja, która miała miejsce, była po prostu nakręcona przez kogoś wyżej. Te książki, które są aresztowane, jak pan powiedział, jaka to jest tematyka, że jest tak bardzo groźna? Jest to tematyka żydowska. Książki, w których sposób publicystyczny Dariusz Ratajczak przedstawia różną problematykę. Problematykę polityczną, historyczną, geopolityczną, ale także tematykę żydowską. A wiadomo, w tym kraju można mówić o Żydach albo dobrze, albo wcale. To nie pierwszy raz, kiedy właściciel wydawnictwa Freedom i kandydat na prezydenta Częstochowy ma do czynienia z nalotem na jego firmę. Tak, nalot był, zatrzymano, aresztowano wtedy koszulki i kubki, jednak po 3 tygodniach zwrócono wszystko właścicielowi, czyli mnie, wydawnictwu Freedom i mam nadzieję, że teraz stanie się podobnie. Natomiast musimy mieć znaczenie, że obecny rząd, który niesie ideę Unii Europejskiej, ideę kosmopolityczne, ideę zniewolenia Polaków pod hasłami właśnie tej wolności, której właśnie, nie wiem jak oni rozumieją, sprawi, że być może sprawa będzie się ciągła, a w ostatecznym rozrachunku mam nadzieję, że będę uniewinniony, ponieważ nie czuję się winny z tytułu złamania prawa z przestępstwa artykułu 55 ustawy o IPN. Czyli są zarzuty wobec pana prokuratorskie, więc sprawa będzie rozwojowa. Tak, sprawa jest rozwojowa. Teraz biegły będzie oceniał książkę, która została wydana i uwaga, była w obrocie przez ostatnich 20 lat. Tak samo jak książki, którymi handluję, które są dostępne od 100-120 lat, również będą oceniane, czy spełniają przesłanki popełnienia przestępstwa z artykułu 256 kodeksu karnego.